Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapie bierzemy sobie pozycję preferencje systemowe. Komik, za który odpowiada Jugo Bjarne, jest to artysta, który no w pewnym sensie można powiedzieć debiutuje na naszym rynku. Jego pozycja pojawiła się w pierwszym numerze Metal Harland, który mogliśmy widzieć jakiś czas temu. W wydawnictwo Labrum funduje nam ten świetny zresztą magazyn tam okładka właśnie była tego artysty. W podstawowym wydaniu natomiast w wylimitowanym już nie. Tutaj natomiast Scream Comics odpowiada za tę pozycję. Jest to troszeczkę mniejszy format aniżeli ten, do którego nas w dawniejsku Scream. Przyzwyczaja więc jest na pewno niższy, ale tutaj troszeczkę szerszy. I tak nam się prezentuje. Okładka dość nietypowa do Dead Stranding, tak. Przypomnieliście mi w jednym z materiałów nawiązuje troszeczkę ja to tak zauważyłem, to co tutaj widzimy. Komiks, natomiast gra oczywiście Hideo Kojima, bo to on ma takie pomysły. Często. Tutaj mamy oczywiście grzbiet oraz. Tył okładki, który jeszcze bardziej nam pokazuje to, co ja kojarzę z tego metalu Harlanta, czyli te postacie, one mocno są właśnie stylizowane tamtymi. Zresztą taki styl ma artysta i jest tutaj oczywiście napisane. Każdy człowiek jest w swoim życiu świadkiem końca świata. Powiem szczerze, jest to trochę prawdą. Po narodzinach, kiedy przychodzi ten... Smutny czas dla każdego człowieka, teoretycznie smutny, no to to jest koniec świata dla nas, bo ten świat się kończy i zaczyna coś innego, coś czego nie znamy, coś czego się boimy. Tutaj oczywiście o tym jakoś tak specjalnie nie ma mowy w tej historii, natomiast bardzo fajnie można sobie też przeczytać ten wstęp, bo on jest taki ważny. Dlaczego choćby nawet zwroty, które teraz są dość mocno popularne wśród społeczeństwa, bo no, dożyliśmy takich czasów, że kobieta może być mężczyzną, mężczyzna może być kobietą, albo po prostu może czuć się zupełnie kimś innym, albo też nie mieć określonej płci. Ja wiem, że to się wydaje dziwne. Nasze społeczeństwo, zdecydowanie jednak, czy ogólnie ludzkość, no tak powiem szczerze, było przyzwyczajone do jakichś takich trochę stereotypów, które były praktycznie w głównej mierze od zawsze kultywowane gdzieś. Myślę, że w, praktycznie wszędzie. Oczywiście gdzieś ludzie o innych poglądach czy preferencjach albo zwyczajnie. Czując się inaczej, byli gdzieś, ale to były może jakieś takie schowane gdzieś, prawda? Garstki ludzi, nie wiem, nie znam tych liczb. Wiem, że to z czasem wyszło na świat i sam komiks też po prostu w ten sposób pokazuje i nie kryje się tym. Jest to mocno futurystyczna przyszłość, choć mówi się, że niedaleka. No, ja tutaj nie wierzę, że aż w tak krótkim czasie, bo tu oczywiście daty nie mamy sprecyzowanej, jak faktycznie z tym jest, natomiast sama historia no tak by wynikało z tej oprawy wizualnej, która jest w porządku. Ona jest troszeczkę, bym powiedział, taka mocno techniczna. I ta technikalia to wszystko, co tutaj się pojawia, jest. No, na dobrym poziomie. Tu W ogóle ciekawostką bardzo, bardzo fajną jest mocne odniesienie do Stanele Kubricka i jego Odysei kosmicznej. Na pewno kojarzycie tą scenę, kiedy w kręcącym takim kole jakby statku. Yy, biegał jeden z bohaterów e, filmu zresztą no, powinniście kojarzyć wydaje mi się kosmiczną odyseję no jeden z bardziej kultowych filmów ja go oglądałem akurat i jest taki właśnie kubrickowski bardzo tutaj jest mocne nawiązanie do tego ale nie tylko ogólnie możemy znaleźć tutaj kilka ciekawostek przede wszystkim e, tak jak mówię styl artystyczny no, jest jaki widzimy tu nie zauważyłem jakiś mm, rzeczy, które by mi przeszkadzały w jakikolwiek sposób, jeżeli mówimy o prowadzeniu tej historii i jest ta kreska poprawna. Myślę, że pasująca do tego, co tutaj widzimy. Natomiast mówię, sama historia na pewno nie będzie każdemu pasowała, bo raz że to co już wspomniałem na początku, a wiem, że niektórzy chcieli, abym ewentualnie o takich rzeczach mówił, tylko kiedy ja je wyłapię oczywiście, bo czasami opowiadając tą historię Jakąś konkretną. Ja mogę zwyczajnie nie zauważyć albo tego nie odczuć, więc za to Was przepraszam. Natomiast tutaj, tak jak mówię, jest to zauważalne jest to przede wszystkim historia dwojga ludzi, pary małżeńskiej, która de facto żyje w takim świecie, gdzie właśnie kobieta boi się o to, że straci swoje kształty, więc no właśnie, robot przenosi dziecko płód to wszystko, zanim się rozwinie. To jest już samo w sobie takie na pewno dla wielu niekoniecznie do zaakceptowania i może nie pasować, ale to jest tylko jedna z takich rzeczy, które tutaj się pojawiają. Tego jest znacznie więcej, przede wszystkim usuwanie pewnych danych istotnych, jak właśnie film Stanleya Kubricka, czy inne jakieś, nazwijmy to Poezję. Ludzkość po prostu idzie w taki mainstream, w taką łatwość, troszeczkę wręcz bym powiedział bezmyślność. Każda rzecz, nawet jeżeli mówimy o reklamy, jest prześwietlana na wszystkie możliwe sposoby tutaj, bo może nie za bardzo pasować jakiejś określonej grupie ludzi. Tych, którzy mają takie wyznania, czy takie, bym powiedział, jakieś inne, nie wiem, te właśnie preferencje. Do tego stopnia, tak tutaj to wszystko jest pokazane. I ten świat jest bardzo specyficzny i trudny do odbioru, aczkolwiek pokazuje to, co paradoksalnie może w. Kiedyś, jakiś tam za kilkadziesiąt lat, faktycznie e, takie być może dojść do tego, że e, coś takiego będzie miało miejsce. I to trochę przeraża z jednej strony, bo o ile pewne rzeczy te i akceptowanie oraz e, dać ludziom być sobą jest jak najbardziej no, naturalne, natomiast pewne rzeczy tutaj wydaje mi się zostały pokazane za daleko, że jednak o pewnych rzeczach zapomnieć nie możemy i historia. Tak jak teraz jest zapisywana na kartach historii i tak jak jest pokazywana czy uczono w szkołach, nie wiem jak jest teraz, ale tak jak było za moich czasów i mówiło się o historii, powinna zostać. Oczywiście, wiadomo, są jakieś ograniczenia, są jakieś, bym powiedział, te wątki historyczne, które powinny pozostać, powinno się o nich pamiętać, to co się na świecie działo, ale też. Do pewnego stopnia, i tutaj właśnie coś takiego też powinno zostać, a nie jest tak do końca. Z czasem to trochę się zmienia, ta fabuła idzie w innym kierunku, dochodzi do zwrotów akcji, gdzie to robot odgrywa główną rolę opiekuna naszej bohaterki, dochodzi do pewnego starcia, pewnej konfrontacji, która, mimo że chyba nie jest zbytnio przyjemna i taka przyjacielska, to jednak pokazuje, że być może, to zachowanie i to, co mówi ten no to tutaj robot, jak go wam pokażę, o właśnie ten, że ludzkość poszła jednak po rozum do głowy, tylko czy oby nie za późno. Także całkiem fajna historia, powiem szczerze. Nie dla każdego na pewno, ale pokazuje, no, pokazuje dość w brutalny sposób to, co może nadejść. Bo o ile, tak jak mówię, pewne rzeczy jak najbardziej OK. No jest to normalne, dajmy ludziom żyć tak, jak chcą, ale są też pewne granice rozsądku dla każdego, nawet dla mnie czy dla Was, że pewne rzeczy po prostu powinny być na swoim miejscu. No, ja tak uważam. A tu naprawdę ciekawe doświadczenie komiksowe, to na pewno. Więc, jeżeli macie odwagę i chcielibyście się z tym zmierzyć, Jugo tutaj naprawdę jest dość oryginalnym artystą. I jego w ogóle grafiki, jego animacje, które pokazane są gdzieś tam, jeżeli sobie wklepiemy go w klawiaturce na komputerze, no, są naprawdę ciekawe. Nie powiem, że zostanę jego wielkim fanem, ale na pewno było to. Takie trochę nowe, inne doświadczenie i spojrzenie na opowiadaną historię komiksu. Jeżeli macie jakieś takie komiksy, które mogłyby być zbliżone do tego, a już kojarzycie preferencje systemowe, jestem ciekaw, podajcie mi tytuły, ale oczywiście polskie, polskie, żeby było w naszym rodzimym języku. Anglistą jestem komunikatywnym, ale nie jakimś superbiegłym. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo. Oczywiście subskrypcja, jeżeli tego nie mówiłem na początku. To, co mu powiedziałem, komentarz, no i polubcie, udostępnijcie, niech inni zobaczą. No, bo tutaj to jest takie nowe, inne doświadczenie, troszeczkę. Więc bardzo mi na tym zależy. Pomóżcie mi, niech to idzie. Jeżeli yy, macie znajomych, podeślijcie im. Naprawdę, ja zauważyłem już w swoich filmach, że czym więcej tych polubień, tych udostępnień, to jednak to gdzieś tam idzie w świat i naprawdę fajnie przynosi efekty. Jest nas coraz więcej, więc za to Wam serdecznie bardzo dziękuję. No i oczywiście na dole w opisie tego filmu, tak, tam macie kilka ciekawych informacji odnośnie też mojej twórczości, między innymi. Więc jakie macie Wy preferencje i niekoniecznie te systemowe? Czekam na komentarze, także tymczasem dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.